traktuję tę nagrodę jako takie zaproszenie do dalszej współpracy. Regionalna Izba Gospodarcza to kawał historii naszego województwa, gospodarki naszego regionu. Współpracujemy z Izbą cały czas, jesteśmy na siebie skazani, to samorząd gospodarczy, my samorząd województwa. Wszędzie jesteśmy wspólnie, bo nie ma rozwoju województwa bez rozwoju gospodarczego, a pan Tadeusz Donocik 29 lat dzisiaj świętował prezesowania Izbie, przekazał dzisiaj pałeczkę, to też taki moment do podziękowań i takiej refleksji nad tymi 29 latami wolnej Polski, gdzie nieprawdopodobnie dużo się udało. Właśnie pan Tadeusz Donocik stworzył najsilniejszy samorząd gospodarczy w Polsce. Te 29 lat dowodzenia Izby przez pana prezesa Donocika jakby ustawił bardzo wysoko poprzeczkę, ale jestem przekonany, że pan nowy prezes, pan Tomasz Zjawiony jest przygotowany do tej roli. Zresztą wiemy, że był przygotowany kilka lat przez ustępującego prezesa. A czego ostatecznie życzyć, oprócz tego, żeby podołał, to żeby był dalej tak aktywny w takiej dyskusji o rozwoju gospodarczym naszego regionu, no i żeby Izba wciąż była najsilniejszą Izbą Gospodarczą w Polsce. Można by potraktować całą tą sytuację z takim lekkim przymrużeniem oka i powiedzieć sobie to, że szczęście mam wielkie, że dożyłem te 29 lat funkcjonowania w tej Izbie, kierowania jej pracami i nie zostałem do tej pory wywieziony na przykład na taczkach, czy wykreślony, gdybym kandydował i nie przeszedł, ale to był dopiero wstyd. Trzeba wiedzieć, kiedy odejść. I to jest jakby pierwsza taka konstatacja. Druga to, jeżeli przygotowuje się następców przez ponad 12 lat, to oni już są potem w dołkach startowych. Bardzo niebezpieczne ich trzymać tam za długo, bo mogą stracić kondycję. I dlatego również trzeba wiedzieć, kiedy z tych dołków startowych puścić ten szał, żeby oni już po prostu sobie radzili sami. Szanując to, co zostało już zrobione, ten ogromny dorobek, który Izba ma, będziemy starali się wytyczać cele, które będą jednoczyły naszą przeszłość i pokazywały szacunek do tej przeszłości i budowały przyszłość, którą chcemy zaplanować na wiele, wiele lat. W tej chwili lokalny rynek już jest za ciasny. Na pewno będziemy starali się budować międzynarodowe, globalne marki, mam nadzieję RIG, czyli firmy stowarzyszone będą z tego najbardziej korzystały. Oczywiście mamy też mocno na uwadze to, co się dzieje dzisiaj w naszej rzeczywistości politycznej. Mam nadzieję na dialog, na mocny dialog jako samorząd gospodarczy z administracją państwową, do czego oczywiście dochodzi, ale wydaje mi się zbyt rzadko. O to będziemy bardzo mocno zabiegali, żeby zmiany prawa dotyczyły przedsiębiorców, które dotyczą przedsiębiorców, były z przedsiębiorcami konsultowane. Wydaje mi się, że jest to jeszcze nie do końca standardem, a tak powinno wydaje mi się być.